Wybiła godzina 10, a my zaczynamy nasz ostatni dzień na Islandii w Reykjaviku. To jest piękny kościół Hergiskirkja, który, jak widzicie, ma bardzo nietypowy wygląd, a inspirowany został niczym innym jak krajobrazem Islandii, a dokładnie kolumnami bazaltowymi. W środku jest minimalistyczny, do niego sobie wejdziemy, natomiast on na razie jest zamknięty, a dzień rozpoczynamy od najlepszej kawy w Reykjaviku. Każdy ma taki kolor, który pasuje do jego duszy i tak jak patrzę na ten dom w kolorze łososiowym albo nie łososiowym, pudrowy róż, taki jest mój kolor duszy. Chodźcie do Reykjavik Roasters, tutaj jest najlepsza kawa we wszystkich możliwych odmianach, a zaraz obok jest najlepsza piekarnia w mieście i do tego najlepiej zrobić ciasteczko. Zabieram Was dzisiaj w trasę po moich topowych miejscówkach w Reykjaviku, zaczynając od kościoła, gdzie zawsze parkuję auto. Później kolejna rzecz to kawka, koniecznie w Reykjavik Roasters. I wreszcie piekarnia, która ma świetnie słodycze, ale też wypieki, czyli Braut Company. I wtedy, kiedy jestem już najedzony, z kawką w ręku, lecę. Islandczycy są bardzo tolerancyjni. Idziemy sobie po wielkiej tęczy przez miasto. Wiele schodów jest tu również wymalowanych. Marsz Równości świętowany z wielką pompą, a także marszy różnych mniejszości narodowych. No jest taki bardzo słynny też Marsz Kobiet, kiedy wszystkie kobiety kończą pracę bardzo wcześnie albo w ogóle do niej nie idą i jest przemarsz z całym miastem, a później wielka fesza. Idąc dalej w dół, dochodzimy do przejścia na pieszych i później Reykjavik się troszkę wypłaszcza. My jesteśmy teraz na ryneczku, takim miejscu spotkań, gdzie wszystkie manifestacje, wszystkie wiece odbywają się właśnie tutaj. Pięknie kwitną drzewa, ale też ludzie w restauracjach są. To znaczy, że życie toczy się normalnie. I tak dochodzimy do portu w Reykjaviku, a tutaj oprócz fantastycznych ryb, świeżych owoców morza, które można zjeść, mamy coś takiego jak tury na oglądanie wielorybów. Takie tury też robimy na naszych wyprawach. Najłatwiej jest je zrobić z Reykjaviku, ale jeżeli będziecie na północy, to jest jeszcze Husavik. Takimi łódkami droga pomiędzy 2 a 5 godzin, w zależności od rodzaju turu. Chwalą się, że 99% osób ogląda wieloryby. Jak jest naprawdę, trzeba samemu sprawdzić. Hi, my name is Lucas. Hello. We are with the captain. I'm not the captain today, no. Yeah, but we are in Reykjavik, in the port, and what are you doing here? I'm checking in the people who are going whale watching this afternoon. Everybody's really excited. This morning we saw a lot of humpbacks. Humpback whales? Yeah. The biggest one? Yeah, very big. So how is the tourism this year in Reykjavik? Just started, a couple of weeks ago. Okay, so after COVID. After COVID, yeah. So there is like still more time and more options to come. Yes, it's gradually going up. It's not busy. Okay, so we should say welcome to the people. Yeah, welcome to Iceland, and go whale watching in the Faxaflói with special tours. Thank you so much. Z portu już tylko rzut beretem do Harpy, czyli tak naprawdę nowoczesnego budynku, który ma przypominać swoim kształtem również naturę Islandii, a dokładnie kryształ lodu, w którego kształcie możemy znaleźć tutaj okna odbijające się pod różnym kątem i różnymi kolorami. Co w środku? Galeria, kina, centrum konferencyjne, teatr, a także trochę sklepów. Zdecydowanie warto zobaczyć z zewnątrz, ale też w środku. W
Harpie można między innymi znaleźć taki sklep, gdzie możecie kupić takie piękne rzeczy. To są zrobione z bazaltu pamiątki z Islandii, między innymi napis Islandia, ale też no, masę pięknych, delikatnych rzeczy, które można zabrać ze sobą. I ostatnim punktem na wybrzeżu będzie rzeźba pana Arnansona sprzed 35 lat pod nazwą Sun Voyager. Jak widać, przedstawia jego wyśnioną, fantazyjną łódź skierowaną w kierunku oceanu i części lądowej Islandii z fantastycznym widokiem. Po prostu trzeba to zrobić. Jesteśmy na Blue Lagoon, sami widzicie, jak fantastycznie to wygląda. To, co można tutaj zrobić w cenie biletu, to podejść po maseczkę, oczywiście skorzystać z basenu, skorzystać z saun, z prysznicy. Właśnie dostałem maseczkę, którą trzeba będzie jakoś w dobry sposób użyć. Chyba się będę dziarał za chwilę, na to wychodzi. Chociaż nie ma mojego tatuażysty, bo się pomylili i była wpisana jakaś inna pani, a ja tu do konkretnego pana przyjechałem. Tak źle, myślałem, że jest, nie wiem, w jednej trzeciej, a on już spojrzałem, a gość na końcówce. Jesteśmy na lotnisku, weszliśmy bez żadnych kontroli na salę odlotów i jak widzicie, nie widać tu nikogo, nie ma też większych obostrzeń. Patrzę też na bramki, których nie możemy sfilmować i obsługa jest bez maseczek, także wylot do Polski z obostrzeniami, Islandia na razie bez. Ostatnie metry Islandii, wsiadamy za chwilę do samolotu. Islandia przywitała nas bardzo łaskawie, słońcem i pogodą. Było właśnie takim słońcem, które aż razi. Było spokojnie, było pięknie, było pusto, jak 10 lat temu. I wszyscy nas zachęcali i was do tego, żeby rzeczywiście przyjeżdżać na Islandię. No to jest po prostu dobry do tego czas, jest tutaj bezpiecznie i spokojnie. Także wpadajcie.